Ale nie było. Dziewczyny. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć, tutaj leci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy sobie przegląd memów z armii WK, z naszej grupy na Facebooku. Zapraszamy do dołączenia. I zaraz Błażej mi będzie wysyłał w prywatnej wiadomości swoje nagie zdjęcia na przemian z memami. O, nawet w linku mi wysłał, patrzcie. Taki ponumerowane. Z mewą. Dobra, to jedziemy pierwszy memik, panowie. A to jest sprzed 4 lat chyba. Foto. No, pamiętam chyba grubiej. Jak tą... grubiej. Z 2016, grubiej, 5 no. lat. 5 lat już minęło. 5 lat. O kurde. Jest na YouTubie chyba osobny odcinek, jak ty tą kurę łapiesz. Tak. No. To jest wielki koks łapie kurę. No. Myśleliśmy, że to będzie na parę milionów film. Tak, a taki... na kilkadziesiąt tysięcy. Myśleliśmy, że to będzie taki, wiesz, koniec idzie bokiem, nie? Czy coś. No. Bo to jeszcze nie? Był tamten YouTube, gdzie widzieliśmy potencjał w takich filmach krótkich, nie? No. Ale teraz też mogłoby pójść. Jest potencjał, teraz w krótkich filmach. Teraz dawajcie jeszcze raz to wrzucimy. Wrzucajmy. No. Może teraz pójdzie. Gdy nauczycielka zastanawia się, kogo wziąć do odpowiedzi. To jak no. chodzisz do szkoły, to jest dla ciebie sytuacja, no. którą widzisz codziennie i to bawi wtedy, nie? No, myślę, tak. że to pyka dla... No. 1500 z grudnia. Konkret, no. Dlaczego? Też oczy w dół, nie? Do odpowiedzi przyjdzie, u nas pan od historii zawsze mówi, do odpowiedzi przyjdzie wybitny znawca Sumerów. Jeden, z najlepiej i tak dalej, nie? I wywoływał, i mówił wtedy Michał Sakowski. I to było zajebiste, bo dawał ci tą pewność siebie, że ty się znasz na tym, nie? No. A znałeś się, jak cię wybierał? Nie, ale udawałem, że się znam. To nie jest moja ręka. To nie jest moja ręka. To nie moja ręka zrobiła. No to nie jest moja ręka, no. To nie jest moja ręka. To śmieszne, znam się na Sumerach. To znam prawda. Się na Sumerach. Znam się na Sumerach. Dlaczego byś wylał? Co ty robisz? Ale pan się nie zna. Znam się na Sumerach. Lecimy z trzecim zdjęciem. No. Kamil Dybaś. 2 i 2 tysiąca. Na razie lider i w zupełności tak. wiem czemu. Pierwszy dzień po skończonej redukcji i myślę, że dlatego ten mem się tak przyjął u nas na grupie, bo dużo osób wie, czym się taki koniec redukcji je. Wiem, że docenisz tutaj grę słów. To śmieszne, bo to prawda. Mniej więcej, tylko chudszy ryj jeszcze z pierwszego dnia, ale dokładnie tak to wygląda. Mam wrażenie, że takich zdjęć jest więcej. Jest. 4 i 4 tysiąca, Łukasz Ochalik. Ja kupuję Nerfa, stary, po co ci te plastikowe pistolety? Też stary, godzinę później. Memy z Roburem i starym są moje ulubione. Koniec. A ostatnio co Robur jak Period. Ragnar wygląda, 4 i 4. Tak. Ej, mamy tego mema, może on jest za świeży, żeby tu był. Jak go nie ma, to dajcie, że Robur twój stary na weselu i jak Ragnar wygląda. Jeszcze memo z Roburem i zdeją, że stary i wujek o 4:00. Jeśli tego nie ma dzisiaj, musimy to dać, kurwa. Musimy to znaleźć. To był najlepszy mem w historii. Nie no, lider. 4 i 4 tysiąca. No. Takie rzeczy się codziennie nie dzieją. Dziękujemy, Łukasz Ochalik. Ja sądzę, że z Roburem będzie miał najwięcej. Lecimy dalej. Laska, na którą lecisz. Jej chłopak. Jej stary. Jej stara. Ty. I drapaśka. Czekaj, wiesz co, no właśnie chciałem pokazać. Nie mogę, bo widzisz, ale zbejtowałeś się, bo to jest screen. Błażej, jak będziesz montował, jest screen na screenie Robert Jedyniak. Mój ryj jako siłek. Z tego się śmiejemy teraz, przybliż. To jest w ogóle śmieszniejsze niż mem dla mnie, oto. No, no. Co was najbardziej śmieszy w memie samym? Mnie jej chłopak najbardziej bawi. Nie wiem. Jej stary chyba. Co mnie bawi? Stary jest dobry, a jej chłopak jest taki Laska, kurwa stary. W sumie też mnie śmieszy. Stary kurwa, z wody się wynurza, tylko że w slipach kurwa tych białych, nie? I z tym, jak z tymi widłami. Ten co wiesz, co tam, jak ten chłopak grał z piłką, nie? Dead, ty. Kojarzycie ten filmik? Nie. Let's go.
No co wiesz, kurde, akurat teraz musiałeś mi wejść. To ten stary. Ja próbuję otworzyć słoik, stary. O, co ty, synek, słoika nie umiesz otworzyć? Daj mi to, również stary. I się napina. Najlepsze są, kurwa, ze starymi. 3-1 tysiąca, wysoko, wysoko. A tutaj Robert, patrz, znowu Robert Jedynak, komentarz. Jak stary tak mówi, to adrenalina i żądza wygranej bierze górę, więc pod wpływem ustawienia planet dostajesz dodatkową komórkę białka do mięśni i magicznie otwierasz słoik, po czym wypierdalaj staremu ogórem kiszonym w twarz. A weź zobacz, kto polubił, bo ja chyba to klikałem. Dobra, bardzo śmieszne, lecz chciałbym, żeby ktoś kiedyś spojrzał jak owca. No. Za każdym razem to co działa. Ja, ej, idę wziąć prysznic, stary, tylko potem oddaję... Ja tego nie rozumiałem, ale ej, i tak mnie to bawi, nie? A no nie wiesz, że weź prysznic, oddaj, weź oddaj. Nie no, że poszedłem wziąć prysznic jako rzecz no. I oddać prysznic. Jakby pożyczyć, nie? Nie take shower, tylko take shower. I synek ze starym są dumni, że taki żarcik wleciał, okej. Okay. No, no. To tak jak zielona antylopa, kurwa, wygląda dojebana. Bardziej jak antylopa, a nie jak Hulk. Tutaj by musiał być robór bardziej. Ty konik polny taki no. Dojebany. Ja piszący dziewczynie co jej zrobię, jak się spotkamy. Zajebiste. To dobre, chuj, no. Gdy stary wraca z wywiadówki, ale tym razem przygotowałeś się. Się przygotowałeś. No, nowe rękawice, gdzie one są? Tutaj. Nowe rękawice, owce. Dla siebie. For fun. Ćwiczymy for fun, dzisiaj też idziemy się napierdalać for fun. Może ja będzie się nie, ja, nie ja nie lubię się bić. Coś. No, my też. Ja nie lubię się bić, serio. My też nie. Kolowe żelusie, saker. To takie urocze, nie śmieszne. No tak, trochę śmieszne. Ale 1100 miało, bo trzeba się przypatrzeć. Mega poprawny kot. Trzeba się przypatrzeć na tego kota, nie? Mega poprawny kot, który chce dobrze. Weź go przybliż. Ja idący na sprawdzian z filozofii, wiedząc, że motywacja nie istnieje. O ja pierdolę. Wiecie, jaką ja miałem dobry traumę mem, przez dobry filozofię Kamil na studiach? Dymasz. Kurwa. Te? A co nam najgorsze było? Że co tydzień musiałeś umieć, naprawdę no. Umieć, albo byłeś w pizdę. Ale umieć coś, co jest głupie? Bardzo. Na przykład musiałeś no. Całą książkę filozofii Jana Pawła II ogarnąć. Przez tydzień. Kurde. I to nie tak, że przeczytasz i ty rozumiesz, no. Kurwa. No ja tak nie umiem. Tylko dla mnie filozofia jest antylogiką, kurwa. To jest w ogóle nie moja rzecz. Jako bonus no. Możesz dodać, że kolega, no tak. Bardzo fajny kolega od ciebie Adam z grupy. Pozdrawiamy Sypyta, który miał największy talent do filozofii na roku. Był, tak. Nie zdał z filozofii, bo z natury, jeżeli masz talent do filozofii, będziesz chciał rozważać, podważać pewne rzeczy. Nie zgodzisz się z nauczycielem. Dokładnie. No i ironia jest taka, że nauczyciel, który też jest filozofem i tak jakby powinien to rozumieć, nie zrozumiał tego i wyjebał go z roku. No, powtarzał rok, kurwa, przez filozofię. Spójrzmy tutaj, pamiętam nawet no. Dokładną wagę, 105 kg ważyłem ja po tygodniu na siłowni, oczekiwania, rzeczywistość. I co jest najfajniejsze w tym memie, to, że... Tego samego dnia mogło to że być. To zdjęcie mogło być tego samego... Patrzę na włosy, może trochę później, bo tutaj mam trochę krótsze włosy. Tu mam trochę dłuższe, ale ogólnie zdjęcie było z okresu, kiedy... No, to jest ta sama forma, co tu. To nie jest, że ja tutaj, nie wiem, przestałem ćwiczyć, czy coś. Tylko tu byś przy bramie. Tak, to jest ta sama forma, co tu. Ważymy tyle samo, 105 kg. Tu jestem przy bramie w dobrym świetle, a tutaj se siedziałem. Kaloryfer jeszcze zrobił taką... Poszerzył ci brzuch, że to wygląda... No tak. To daje takie złudzenie, że masz taki kurwa bebek. Ale ogólnie byłem jakoś przenajedzony, bo mam tutaj wyjebany bebzol, jak cały nie czas byłeś najedzony wtedy. No wiem, no. Nie było innego stanu u ciebie. No, w każdym razie bardzo się cieszę, że już ten stan nie jest obecny. Bardzo dobrze się czuję, w wadze około 100 kilo. Burger w reklamie. A jeszcze nie Łukasz polubiłeś. Ochalik znowu. Nie polubiłeś. Ten sam burger otrzymany. No tak, no i tak jest. Na reklamach ten burger właśnie tak wygląda.
A w realu właśnie taki jest. Macie coś do dodania? Polub tylko i lecimy dalej. To lecimy dalej. Boss when you play against him. Boss when you unlock him as playable character. Dobre, czyli boss jak prawda, grasz przeciwko bossowi i boss jak go odblokujesz i możesz nim grać. No, jak Pokémony takie były też. Że nagle kurwa ten boss nie jest taki dobry. No zajebisty mem. No i 3-4 tysiące. Jeśli kiedyś poczujesz się niepotrzebny, pomyśl o asekurantach owcy. Zajebiste. Fajne takie... Niedoceniony mem, moim zdaniem. Ale dla fitnessu, to jest taki dla fitnessu, dla naszych takich hardkorowych widzów mem. Ale, no co, nie no, przydają mi się, na siadach zawsze mi komfort psychiczny to dawało. O wiele lepiej mi się z chłopakami siady robiło niż samemu. Tak przysiąść, taki super, taki rekordzik sam. Nie ma tej pewności siebie, nie? Only one guard left at area 51. 3-6 tysiąca. No też pamiętam tego mema i się zaśmiałem, nie? Ale dużo memów z tą no. Ja go jest memem na pewno. Ja tłumaczę mamie, że kreatyna jest bezpieczna. Mama, a ja mam to w dupie. O, no i 3 tysiące. Urban chyba jeszcze nagrywa. Akurat w ostatnim miesiącu nie patrzyłem, ale dobre filmy ma. Ja wiesz, że ja myślałem, że Urban nie żyje? No co ty? To jest jak z Mandela. Mandela. Chyba z 85 lat. Mandela w chuj, no nie wiem, ktoś podobny musiał umrzeć i wkleiłem sobie jego. Prima primis, kurwysyny! Ale Urban to jest takim człowiekiem na ostatecznym levelu, co ma wyjebane ostatecznie a wiesz, na życie. No bo już nic, nie da się bardziej. Nic nie będzie osiągnął, dalej. Jak się nazywa, że osiągnął Zen. Fazę jakąś. Że zrobił wszystko w życiu i po prostu już jest w takim stanie, że on może umrzeć i go to nie rusza, nie boi się umrzeć, więc robi takie rzeczy. Ma totalnie zrobić, wyjebane, no. Ale efekt właśnie. Mandeli ostatnio miałem z Wizą. Na odcinku Łukadzi, gdzie jak my zrobiliśmy tam ząbek, to ja dopiero zacząłem widzieć ten ząbek. Wszędzie kurwa i między innymi na Wizie, nie? Ja byłem przekonany, że Wiza nie miała ząbka, nie? Tam nie ma ząbka. Pokaż wcześniejsze komentarze. Ale nie było. Dziewczyny. To działa za każdym razem. Ale ja tego. A skupię, to nie działa za każdym razem. Nie macie racji. Ale ja się cieszę, że macie uba. Cieszę się, że jestem w stanie, kurwa, tak pozytywne emocje dawać. Zmieniamy tytuł, kurwa, ty. Lecimy osy pod chuj. Ty patrzcie tu, dziewczyny, przecież to tylko patyki. No i to jest takie prawdziwe, no. To tak fajnie, zawsze to było. Kolejny uroczy taki mem. Na podwórku zawsze tak było. No. A owca... ciekawe to jest, że jest jeden komentarz. Owca na koniec powie, że to wszystko specjalnie jeden i 1800 lajków. I tak naprawdę on to z chuja robi. Oczywiście, że robiłem to specjalnie. Jemy na lekcji. Ostatnia dobra, ławka. Nauczyciel, jemy na lekcji. Ostatnia ławka. Przysięgam, na religii u nas w liceum to było? W liceum, no. W Traugucie była taka pani, która nam pozwalała na to i mieliśmy McDonald's kurwa naprzeciwko szkoły, kumacie jakie to było niebezpieczne. Wychodziliśmy przed religią i ostatnia ławka autentycznie tak wyglądała, bez hiperboli. Kurwa była zajebana Big Macami, cheeseburgery po 2 złote wtedy były, piękne czasy. Bo ta nauczycielka rozumiała, bo ta nauczycielka zdarzyło się, że kiedyś sama na przykład pobiegła, albo się wysiliła i rozumiała, że wy potrzebujecie jeść. Ona była super. No, pozwalała nam iść na kosza na przykład przed zawodami. I to nie, że ktoś tam prosił, my ją prosiliśmy, nie? I ona mówiła, no pewnie, coś tam, patrzcie dla szkoły. I wiedziała, że wy jesteście osłami i będziecie głodni, więc albo będziecie spać, albo zjecie i przynajmniej nie będziecie jej przeszkadzać. Tak było. No. Zajebista pani była. Laska robi przysiady na siłce, ziomeczki na siłce. Jeszcze zakrzew tu i Czarek się załapał. Ja w ogóle wyglądam kurwa gorzej na świecie, a Robur jak modelka. No. Ty ładnie wam tutaj bebzony. Jak stary. No, a ja fakt. Tego dnia w 140 na 8 leciałem. Pamiętam no. Zabrakło że... kurwa. Rekord. Po powrocie. Zabrakło mało. Co widzisz ty, co wysiłona? Z tobą też był. 4,3 tysiąca. A czemu to jest takie małe? Ale czemu ty masz takie cycki? Ogólnie ja nie wiem. Ogarnij, że to widzi ona, ty. Nie kurwa, że widzisz mem.
ogarnij, że to widzi ona. Autentycznie. Że to jest autentyk, kurwa. Że to nie jest mem, że on tak jest. Że może tak jest, może tak jest. Ja wtedy zrobiłem stówą na 20 parę powtórzeń i bezpośrednio pozrobiłem tą fotę. I to naprawdę wygląda jak biust kobiety, kurwa, od dołu. No. I teraz, kurwa, wyobraź sobie, że dla płci przeciwnej to jest atrakcyjne, kurwo. Po prostu lepiej, musisz, żeby nie stała bezpośrednio po serii. Myślę, znaczy, ja sobie wyobrażam, na przykład goryla sobie wyobrażam takiego, co jest, kipi testosterona. Jakoś jestem w stanie to zrozumieć. Co? O kurwa. Nie no, kurwa. Co? No bez kitu. Dlaczego na Instagrama to nie jest twoje profilowe? Nie wiem. Z takim profilem wygrywacie. Kurwa, jako post powinno pójść, kurwa. Ja co widzisz, jest taki gimbas. Tutaj taki, o patrz, patrz jak dużo ludzi pamięta w ogóle akcję, nie? Mhm. Że ty wpierdoliłeś Komarzycę, no. Po trzech latach, bardzo kurwa to jest budujące. A w przypadku, gdyby to był mem o mnie i o tobie, to by było chłopaki, o mój Boże, owad pomocy, dziewczyny. No, no. Ej, tak wyobraźcie sobie, że jecie komara teraz, takiego dużego. Nie. Jak byście zareagowali, no chujowo, no. Że musicie to bym zjeść. Poczuł dyskomfort. Co? Jakbym musiał to zrobić, to bym zrobiłbyś? Zrobił. Jakbym musiał, to jak bym zrobił. Idziesz do jakiegoś, nie wiem, teleturnieju, jakieś wyzwania czy coś, Fear Factory, no. I masz to zrobić dla drużyny za punkty, robisz? No, to wtedy, no jedziemy, w teleturnieju wtedy jedziemy. Też no. Poleciał. Komara tak, ale na przykład jakiegoś takiego robaka, co sok z niego pójdzie, to chyba nie. No, kiedy po raz pierwszy zobaczysz owcę z WK na żywo, ja pierdolę, jest jak jebany Terminator. Ale myślę, że o właśnie, że myślę, że jest tak raczej. No. W sensie, że zależy dla kogo, ale w wielu przypadkach jest właśnie na odwrót, że ludzie jak nas widzą na żywo, to dopiero rozumieją, że nie jesteśmy aż tacy duzi na przykład i że może wcale nie bierzemy tych sterydów, nie? Bo jesteśmy nie bardzo podobnych rozmiarów. A ty wiesz, jak ciebie spotykają. No nie, ja też mówię, że wiele osób, co do mnie podeszło, powiedziało, o kurwa, myślałem, że jesteś większy. No w ubraniach nie robi to wrażenie. Ale jak ważyłeś teraz bardzo długo 110 kg, ja myślę, że ludzie się jarali masą. Saker kiedyś ważył 110, był najcięższy i najsilniejszy z ekipy, wpierdalał pizzę z Biedronki i popijał tanim białkiem. Saker dziś boi się trzymać krzesła przez 30 sekund. Ważąc 110 niestety też. Ale to jest ale tego krzesła, no to tak. Nie jest łatwy challenge. Ale to jest bardzo kurwa, ciężkie. 5,7 tysiąca. Rekord. To jest rekord. Ten aktualny rekord tym no. Odcinka. Dzisiejszy, no. Ale to jest kurwa B. Ale jest ja rekowe, widziałem, bo... te trzymanie krzesła robią tacy mistrzowie sztuk walki wschodnich. Pokazują to jako tak, że emanują taką siłą, że podniosą krzesło za jedną rękę. No tak. Za jedną nogę. I tak kurwa teraz może jeszcze do ludzi to nie dochodzi, że masz tak jakby życiówkę, nie? Że będziesz miał życiówkę, że będziesz miał nogi duże i górę nabitą. No, jak teraz nogi były przed chwilą na zielono. Ale co, będą lepsze, no powinny być najlepsze. No. Zobaczymy. Ale wiadomo, że gdzieś tam te łatki zostają, kontuzje już. To nie jest łatka, ja cały czas mam z czymś problem. No. Po prostu tak jest. Ale kurwa, ogólnie jest tak, że zawsze jest z czymś problem. Nawet jak jest mały problem, to się nie mówi, ale jakiś problem jest, jak się wytrzynowo ćwiczy. Pamiętasz się, zawsze też minusy zapadają ludziom. Tylko, że ty masz przejebane te problemy, no takie, że ci uniemożliwiają treningi, ale prawda jest taka, że większość osób, co znamy i trenują wyczynowo, kurwa, nawet ci, co nie trenują wyczynowo właśnie, to często mają jakieś urazy, nie? Co na przykład dopiero zaczynają ćwiczyć i już wypadają z gry, bo coś, nie? No. A ćwiczą trzeci, czwarty miesiąc. Lat. A weź 10 lat, przypierdol, nie? I miej 14. Jeszcze 14 i miej jeszcze predyspozycję do kontuzji, nie? To, weź, no, to jest, to zaraz. Tak jest. 7-1. Rekord. No bo skończy się tego nauczyłeś, nie zrozumiesz. 7-1, rekord. No tak. Robór warsztaty. Może jeszcze jeden taki. No dobra, taki memik. Wyobraź sobie autentycznie, że tutaj jest łono. Łono. Teraz, 3-4, wyobrażacie to sobie. Co ty widzisz, co ona widzi? Ona to widzi na pewno. To jakiś ten. Ona taka, a ty taki. Taki pojeb, nie? Ale ogień, dochodzę super. Jest super, no. Ale ogień, dochodzę super!
Zaliczamy w kół! Jakaś akcja jak Christian Grey, tylko w krzywym zwierciadle, wiesz, zasłonięte oczy. Dobra, laska, na którą leci. Jej chłopak, jej brat, jej ojciec, jej ex, ty! Ty, 7,5 tysiąca, rekord. Nowy rekord. Benza w życiówce chyba, co? Tutaj. Tak. Odchudzał się, no, chyba kilka miesięcy. Rok temu. Teraz musi na wesele się wyrobić. Tam i teraz kolejny mem, nikt, dosłownie nikt. Dostań z mnie do okoliczności. No tak, tak, no. Rodzi, Kaja, powiedzmy, rodzi. Kaja, a ja cyk. Bicek musi być. Kiedy ziomek ma już ten stan. Ale mnie bardziej śmieszy to, kurwa. Że ludzie odpowiadają. Ej. Jeszcze Jurasowa taka. Ej, ale czemu to ma tak mało polubień? To jest dobry w chuj. Dobra, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I teraz tak, co, jakieś nagrody poszły do ludzi, co wrzucali najfajniejsze memy? Bo jak nie poszły, to ja wprowadzam stan wyjątkowy nagradzania ludzi, co zrobili najfajniejsze memy. I z tych memów nasza ekipa wybierze top 10 memów i, a może po lajkach po prostu, i wyślemy coś od WK. Na pewno się znajdą jakieś, których tu nie ma, mają tyle lajków. Ale powodzenia, droga administracja. Ale, Armii WK, owca zarządził. Tak jest, ale właśnie takie jest życie. No, to jest przygotowanie do życia w społeczeństwie. Nie? No tak, no to z tych, no dobra. No z tych memów. I przypominamy, logo profilowe jest do ściągnięcia na dole. Jeżeli chcesz... W kolorach energii. Jeżeli chcesz, nie wiem, kochasz swoją rodzinę, to właśnie ustawisz takie logo. No i będziemy losować, nie? Nagrody spośród ludzi, co komentują z tym. Cały czas, na jakichś live'ach czy coś. Już niedługo nadchodzi ten czas. No. No i energolki, jak coś, powoli działamy, powoli się zbliżają. A jak już będą w dużej sieci polskiej, to będziemy potrzebowali też pomocy. No, szturm. Możliwe, że zrobimy jakiegoś live'a kolejnego, tak jak zrobiliśmy z premierą. W Topazie już są, także zapraszamy do Topazów, ale szykują się rzeczy, sami wiecie jakie. To nie jest moja ręka. O, dzik is coming i będzie odliczanie kolejne. Tak jest. Ale nic nie mówimy więcej. A może powiemy? No to ja powiem. No to mów, no. Koniec materiału.